Ale wydaje mi się, że no moja historia jakoś nie odbiega od waszych, nie? No bo to, że jesteście w tym miejscu, coś w waszym życiu musiało się zadziać, nie kompletnie coś, co chcielibyście, żeby się działo, bo to często nie jest jakby wynik jakby tego, że wy urodziliście się z taką myślą, kurwa, jak chcę być w zakładzie poprawczym. No takich cudów nie ma, nie? Oczywiście jest to wynik decyzji, które podjęliście, ale te decyzje zostały podjęte na wyniku systemu, który nie jest prawidłowy. Teraz od was zależy, czy wy kurwa się zepniecie i będziecie próbować ten system trochę zmienić, naprawić, skorzystać z tych możliwości, które są, bo jak gdybym nie skorzystał z tych możliwości janowych, no bo kurwa, kiedyś jak ktoś mi powiedział, Kaleski, Rudy, tobie kurwa życie uratuje, chłop w sukience, ksiądz tam powiedział, stary, się nie, ty jak ksiądz, mi życie uratować. Przecież mi kiedyś ja mówię, dla mnie każdy ksiądz kiedyś ja mógłbym chyba wymieniać, nie? Frajer, dzieciowie, no takie rzeczy. A się okazało, bo to nie pasowało do mojego stylu życia, że ten człowiek, no nie pasował, no, no za cholerę. To co mówił Patryk, przyjdź, zrobimy, ja w ciebie wierzę, ty możesz osiągnąć sukces, nie? I też wysiłek, który włożyłem, ale przede wszystkim korzystanie z tych możliwości, które się dzieją w tym czasie, no więc ja nie jestem nikim wyjątkowym. Naprawdę. Więc wy za te 5, 6, 7 lat możecie kiedyś też prowadzić takie warsztaty. Możecie pokazywać, jak się maluje, jak się śpiewa, jak się ćwiczy. Być też, nie wiem, nie przykładem, nie autorytetem, ale być takim światełkiem na drodze innego człowieka, który gdzieś też zobaczy w waszym życiu nadzieję do swojego życia. I możecie tym komuś ratować życie. No, no tak.